Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć do was poselstwo. Chciałem powiedzieć, że chcę powiedzieć prorocze poselstwo, ale mam wrażenie, że mamy teraz taki czas, że każdy wierzący jest prorokiem i nawet niewierzący jest prorokiem. I że jak lodówkę otwieram, to mi prorocy wyskakują na mnie, a nie kiełbasy czy sery, nie? Więc ja wierzę, że moc jest na treści, a nie na opakowaniu. Więc powiem do was poselstwo. Zatytułowałem je Współczesne wieże Babel w Kościele. I zacznę może od tego, że przeczytam wam fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału 1-9. Skupcie się razem ze mną. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, u której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Czy to stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Kiedy ja często rozmawiam z ludźmi, na przykład o takich fragmentach jak ten, to podejście jest takie dosyć spłycone. Na zasadzie, a bo to w tamtych czasach byli tacy źli ludzie, oni mieli trochę tam wywalone na Pana generalnie, oni byli generalnie źli, my to tak nie mamy. My to żyjemy inaczej, przecież ja kocham Pana. Ale jeśli nie zagłębimy się w tą historię, jeśli tak naprawdę nie przeanalizujemy tego, co sprawiało, że oni w taki sposób działali w ogóle, to nie wyciągniemy z tej historii za dużo mądrości do współczesnych czasów. A można wyciągnąć. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, ja nie będę tego, wiecie, teraz czytał, bo ja chcę iść dalej z tym, co mam do powiedzenia, ale kiedy rozłożycie sobie te wersety na czynniki pierwsze, to możecie znaleźć pewne cechy, które charakteryzowały tych ludzi. Po pierwsze, Asia nie śpi. Po pierwsze, była to dobra komunikacja. Widzicie to? Oni się bardzo dobrze ze sobą komunikowali. Mało tego, oni mieli jedność myśli, jedność zdania. Określili sobie kierunek, którym chcą podążać. Oni mieli silną świadomość w ogóle bycia zespołem, mieli społeczność, tworzyli pewną wspólnotę. Dalej, oni byli bardzo mocno ukierunkowani na tworzenie. Oni chcieli tworzyć. I dalej była w nich silna chęć rozwoju. I teraz zobaczcie. Każda z tych rzeczy, którą wymieniłem, to prawidłowa rzecz. To są prawidłowe rzeczy i słusznie dzisiaj i kiedyś ludzie ich szukali. To Bóg wmontował nas, to, że pragniemy tych obszarów i w ogóle się w nich rozwijamy. To jest bardzo istotne. Więc nie możemy upraszczać tego, oni byli źli, żyli tam w prehistorii generalnie, byli źli i Pan szedł i pomieszał ich języki. Nie. W wielu aspektach oni szli bardzo dobrze, ale była jedna rzecz, jedna subtelna rzecz. Niezależność od Boga. Uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Zobaczcie, w takim największym uproszczeniu to uczyńmy sobie imię. Co to oznacza? Stwórzmy sobie rzeczywistość, w której będziemy samowystarczalni i bezpieczni. Wszystko może być piękne. Możemy dużo rzeczy zasięgnąć w ogóle z prawideł Bożych, te, które nam pasują, które są nam po drodze. Ale stwórzmy sobie taką rzeczywistość, żebyśmy byli samowystarczalni i żebyśmy w tym, że jesteśmy samowystarczalni, czuli się absolutnie bezpieczni, tak? Zbudujmy sobie taki system życia, abyśmy byli niezależni od czegokolwiek na zewnątrz i od kogokolwiek na zewnątrz. Wiemy o tym, że niezależność od Boga to pycha, tak?
ona może być pięknie opakowana. Pięknie. Ja coraz bardziej widzę w szeroko rozumianym chrześcijaństwie piękne opakowania, które nic nie mają wspólnego z treścią, o której niby mają mówić. Wiecie, że to, że ktoś mówi o Bogu, to nie znaczy, że on ma z tym Bogiem cokolwiek wspólnego, nie? On sobie coś tam mówi, nie? Ale to nie znaczy, że on ma cokolwiek wspólnego. Że on go w ogóle, że go w ogóle powąchał, tak? Ale w konsekwencji, zobaczcie, całej tej rzeczy, Babel staje się symbolem zamieszania, zamętu, chaosu i bałaganu, tak? I stojących za nimi zespołów demonicznych. I chcę dzisiaj pokazać wam 4 przykłady. To absolutnie nie jest katalog zamknięty, bo niestety po prostu przykładów miasta Babel czy wieży Babel w dzisiejszym kościele jest masa. Jestem przerażony, ile tego jest. Wystarczy tylko się skoncentrować i popatrzeć chwilę, tak? Właśnie wyciszyć się, skoncentrować się, wziąć pierwsze prawdy Boże i przyłożyć do tego, co się to otacza z zewnątrz. I mówisz, kurczę, tu w ogóle nie pasuje. Tu jest próba zbudowania czegoś niezależnego w ogóle, ale oczywiście inaczej nazwana. Więc nie jest to katalog zamknięty. Pierwszy przykład to jest duch Koracha, duch buntu. 4 Księga Mojżeszowa, 16:1-3 czytamy tak. Wtedy Korach, syn Izhara, syn Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Tak a propos, mamy tutaj do czynienia z buntem liderów. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego! Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wy wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? To ciekawy przykład. Ja wam z historii Koracha dalej nie będę czytał, bo też nabożeństwa nie są po to, żeby Biblię sobie czytać generalnie. Jak jesteście zainteresowani, jak dalej się to rozwija, to sobie wrócicie. Ale ja chcę wam pokazać tego ducha Koracha, ducha buntu, jako jedno z jego obliczy. Zobaczcie. To nawet tylko napomknę. Czasami zaczyna się w ogóle od szemrania. Od drobnych rzeczy. Szemranie. Ludziom się wydaje... W maju w ogóle takie poselstwo powiedziałem też w Białymstoku. W ogóle zachęcam was do tego, żebyście na przykład słuchali tego też, czym się dzielimy na bieżąco w Białymstoku, bo tam nie kładziemy już w tym momencie podstawowych nauk, tylko dzielimy się... Ja dzielę się też tym, co przeżywam na bieżąco. I tam między innymi powiedziałem o czymś takim jak szemranie i proces prowadzący do samozniszczenia. I warto, żeby tego posłuchać. Ale zobaczcie, co mówi współczesny Kościół, wracając do tej historii. Jedna z jego twarzy, bo tych twarzy jest wiele. A ja wam chcę pokazać dzisiaj jedną, kilka twarzy. Nie potrzeba nam apostołów, nie potrzeba nam proroków, nie potrzeba nauczycieli i zarządców. My wszyscy mamy Ducha Świętego. Jesteśmy święci. Mi nie potrzeba, aby ktoś mi mówił, jak mam żyć. Co ty mi tu będziesz tu mówił? Ja wiem, ja mam Ducha Świętego. Widzicie to? Często ktoś jest 4 miesiące nawrócony. Przeczytał raz Ewangelię 4. I on staje do urzędnika Bożego. Co ty mi będziesz mówił? Mam Ducha Świętego. Wszystko wiem. To duch niezależności. To duch Koracha. Zobaczcie, bo ten sam Pan, który dał wszystkim Ducha Świętego, ten sam Pan powiedział przez Pawła w Efezjan 4:11-13. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Ja to się lubię, wiecie, w ogóle zatrzymać w takich miejscach, bo ludzie czasami właśnie biegną. Zdajcie sobie sprawę, że Bóg uznał, że sam Duch Święty nie wystarczy ludziom narodzonym z Bożego Ducha? To jest bardzo kontrowersyjne dla wielu osób. Część może poczuć się oburzonych, jak śmiesz.
Jak śmiesz tak powiedzieć? Ale on uznał, że nie wystarczy. On uznał, że Kościół potrzebuje urzędników bożych. Potrzebował ich 2000 lat temu i tak samo potrzebuje ich dzisiaj. Kościół ich potrzebuje. Gdyby w praktyce było tak, że Duch Święty wystarczy, to nie byłoby Efezjan 4, 11, 13. I nie byłoby urzędów bożych, bo to ten sam Pan, który wymyślił plan zbawienia, ten sam Pan, który powiedział, nie zostawię was sierotami, ześlę wam Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, On przypomni wam wszelką prawdę, On was prowadzi. Ten sam powiedział i ustanowił jednych apostołami i tak dalej, żebyście dorośli prawidłowo, mówi. Rozumiecie? To nie chodzi o to, że jest problem z Duchem Świętym. To nie z Duchem Świętym jest problem, to z człowiekiem. Z jego postawą jest problem, wiecie? Z jego skłonnościami, z jego ograniczeniami. Ale Korach powie, nie powiesz mi, jak mam żyć. Odczep się od mojego życia. Pilnuj swojego życia, ja wiem. Ja sam. Jeśli namierzasz w taką postawę, w taką sobie, w jakimkolwiek aspekcie, ja sam mam Ducha Świętego i wszystko ogarnę, tak? To musisz mieć świadomość, że budujesz współczesne miasto Babel. I przemawia duch Koracha przez ciebie, tak? Gardzenie urzędnikami bożymi to jest jedna z plag współczesnego kościoła i jedna z dróg budowania współczesnego miasta Babel. Oczywiście, po drugiej stronie jest drugi rów. Rozwijanie czerwonych dywanów, sadzanie ich jako bogów, tak? Dlatego mówię, przykładów jest masę. Masę jest przykładów, tak? Ale gardzenie urzędnikiem Bożym się, bo ja sam mam Ducha Świętego. Zobaczcie jeszcze raz na te słowa, które mówi Korach. Razem z 250. Zaraz, gdzie mi to jest? Dość tego. Wszyscy w zborze są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego ty, Mojżeszu, wynosisz się ponad zgromadzenie pańskie? I poczytajcie dalej, co spotkało Koracha. Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Komu? Komu by wyszło na szkodę? Wam jest napisane. Wam. Wam. Czy tu jest napisane? Pyskuj. Kłóć się, udowadniaj, że masz rację. Przecież ty, Korachu, jesteś najważniejszy. Nawet ci diabeł pokaże literę w Biblii. Powie, ty jesteś najważniejszy. Za ciebie Pan umarł, Korachu. Walcz o swoje, Korachu. Przecież masz Ducha Świętego. Nie możesz dać się stłamsić. Przerysowuję celowo. Chcę otworzyć wam oczy, bo tego jest bardzo dużo wkoło. Bardzo dużo. I coś wam powiem. Każdy kościół funkcjonujący dzisiaj na zasadach demokratycznych wyborów i decyzji to jest współczesne miasto Babel. Każdy kościół, w którym władzę sprawuje większość, to jest współczesne miasto Babel. Każdy kościół, który nie jest zarządzany przez właściwych urzędników bożych, to jest współczesne miasto Babel. To jest takie fajne. A urzędnicy urzędami, ale no, zdecydujmy, wybierzmy. Ludzie się garną do tego. Przesiąkamy demokracją. Przesiąkamy tym większość. Ja mam prawo głosu, a ja sądzę, że jest inaczej. Ale nie masz w tej sprawie głosu. Ostatnio poszedł do mnie człowiek na ulicy. Mówi do mnie, muszę cię pouczyć. W sumie dobrze głosisz, ale... A ja w ogóle w czasie modlitwy o uzdrowienie jestem. Osoba, ten przerywa w ogóle wchodzi, nie? Mówię, głosisz publicznie Ewangelię? Bo nie chciałem też tych osób, które się nam modliłem, żeby... O nie, ale ty nie masz mandatu. Sio, ty nie masz mandatu, żeby coś do mnie powiedzieć w ogóle. Nie masz mandatu. Ale odpalcie sobie internet... I zobaczcie, jak to jest powszechny głos w kościele. My wszyscy mamy Ducha Świętego i nie potrzeba nam mówić, jak żyć.
Ja słyszę to w różnej formie. Na przykład słyszę tak, jest grupa domowa, a my nie potrzebujemy lidera. Nie potrzebujemy. A w kościele też, a wiesz to. Będziemy się modlić do Pana. Dzisiaj ten powie, jaki jest kierunek kościoła. Za tydzień ktoś inny. A to nie to wiesz, to my się modlimy. My się zawsze modlimy. Nas Pan prowadzi. Nie prowadzi was Pan. Nie prowadzi was Pan. Bo Pan oprócz Ducha Świętego dał urzędników Bożych. I Pan zdania nie zmienił. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem dzisiaj pokazać. Druga rzecz. Brak sprawowania zarządu. Rzymian 12:2. Ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonale. I teraz ja nie chcę wchodzić teraz w rozkładanie tego na czynniki pierwsze. Ja chcę dzisiaj pokazać pewne rzeczy i chcę jakby kierunek wam pokazać, żebyście widzieli. Ale to, co tutaj jest mowa na temat przemienienia się i odnowienia swojego umysłu w taki najprostszy sposób, to jest związane jakby ze sprawowaniem zarządu. Masz zarządzać. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek, wiemy o tym doskonale, to nie jest nic nowego, ma sprawować zarząd nad całą swoją psychofizycznością, tak? Ma sprawować zarząd nad swoim umysłem, nad myślami, na których się koncentruje, bo to w jego umyśle te myśli dostają jakieś wartości, znaczenia, tak? Nad decyzjami, nad odczuciami, generalnie nad tym, co widzi, tak? Ma zarządzać swoim ciałem, ma, nie wiem, zmęczeniem, jakąś niechęcią, chorobami. No ma tym zarządzać. Ma zarządzać też okolicznościami. Zwróćcie uwagę, ja często o tym mówię, że ludzie właśnie w taki dziwny sposób czytają chociażby psalmy Dawida. Bo myślą, że psalm to, że Dawid siedział na tronie i był taki romantycznie pochłonięty w tym, jak to jest wszystko dobrze i on wtedy mówił, będziesz duszo moja wielbić Pana. Nie. On doświadczał różnych rzeczy. On sprawował zarząd. Jeśli myśli mu uciekały, to on mówił, będziesz duszo wielbić Pana teraz. Na tym się skoncentrujesz. Nie na problemie. Nie na tym, jaki problem jest wielki. Jaki przeciwnik był silny. Nie na tym. Będziesz wielbić Pana. Dzisiaj będziesz wspominać wszystkie swoje zwycięstwa. Wszystkie zwycięstwa w swoim życiu. Będziesz to wspominać, będziesz o tym myśleć i będziesz o tym mówić. Praktycznie wszystkie psalmy są tym przesiąknięte. A ludzie myślą, że to jest taki tylko poemat liryczny. A to pion powinien przyjść wtedy właśnie, kiedy okoliczności są inne. To teraz stanę jak Dawid. Będę sprawował zarząd. Takie pytanie mam do was, do ciebie indywidualnie. Czy jesteś gwałtownikiem? Czy gwałcisz swoją duszę regularnie? Naprawdę. Ludzie, jak słyszą gwałt, to od razu się z ciałem kojarzy. Czy gwałcisz swoją duszę? Czy nakazujesz jej siłą zmianę kierunku myślenia, jeśli widzisz, że odpływa? Jeśli widzisz, że za bardzo coś w nią weszło, czy sprowadzasz ją odpowiednio do parteru? Czy mówisz do niej w taki sposób? Czy nią władasz? Czy pamiętasz o tym, że jesteś duchem, który ma zarządzać swoją duszą? Czy mówisz, zrobię sobie drinka, Panie, Ty to załatw. Bo to jest zasadnicza różnica. I teraz coś wam chcę powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Jeśli nie zarządzasz swoją duszą i nie zarządzasz swoim ciałem, ale w to miejsce. Szukasz czegoś wyższego. Szukasz wyższych praw, bo zarządzanie jest męczące. Bo zarządzanie wiąże się z jakąś dyscypliną życia. Ale ty szukasz na przykład, teraz to jest takie modne, ingerencji anielskich. A ja nie będę zarządzał. Ja poszukam w tym miejscu ingerencji anielskich, tak? Bo ty myślisz, że oni zrobią tak, że to się tak inaczej zadzieje. Taka droga na skróty przyjdzie przez te anioły, tak? Że ty nie będziesz się musiał męczyć tym zarządzaniem. Oni w kółko o tym zarządzaniu, o tym zarządzaniu, o tym zarządzaniu. Ale przecież to jest takie duchowe.
widzieć anioła, wezwać go i rozmawiać o tym. Nie będę brał przykładu z Dawida. Nie będę zarządzał swoimi myślami. Ja jestem z tych bardziej duchowych, wiesz, XXI wiek, wylanie Ducha Świętego, są teraz takie prorocze kierunki, teraz, wiesz, teraz są aniołowie, są wszędzie. To jest stare. To, co ty mówisz o tym zarządzaniu, to jest stare. Teraz aniołowie są dostępni. To współczesna wieża Babel. System niezależności. Wiecie, to z pozoru jest tylko takie wyniosłe i duchowe. Zrozumcie jedną rzecz. Myślicie, że ludzie tak myślą, że pomimo, że Bóg powiedział, że coś należy do twojej wyłącznej kompetencji i wyłącznej odpowiedzialności, bo jest napisane, że każdy z nas zda sprawę ze swojego szafarstwa. Każdy z nas zda sprawę, w jaki sposób zarządzał. Na pewno swoją duszą, swoim ciałem, tym, co jest bezpośrednio związane z tobą, tak? Bo autorytet człowieka i wpływ jakby sięga różnie. Ale tu z tego sprawy zda. Teraz ludzie myślą, że właśnie ten sam Duch Święty, który ustanowił te zasady, że teraz, że można się pomodlić w taki nadzwyczajny sposób, albo właśnie, że pójść na jakąś taką usługę czyjąś, że teraz Duch Święty zmieni zdanie i to się stanie w inny sposób, taki prostszy sposób. Anioł przyjdzie i zrobi coś tak ekstra, wiesz. Te głąby muszą orać, muszą codziennie brać na warsztat swoją duszę, a ja pójdę na usługę takiego duchowego człowieka, bo z nim są zawsze anioły. Mnie ten anioł tak ubogaci, że ja będę się z nich śmiał, te przestarzałe dziady. Miasto Babel. Powszechne w kościele. Powszechne, kochani. Bezwysiłkowy sposób szukanie, trenowanie duszy, tak samo jak trening fizyczny, nie jest bezwysiłkowe. Nie jest bezwysiłkowe. Ale tak jak pokazałem wam przed chwilą, się naucza dzisiaj w kościołach po całym świecie. I do tego podaje się wersety. Ale przecież Bóg jest wszechmogący. Jak tylko będziesz wierzył o to, że tak ci się stanie, to przecież, bracie Michale, no nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Nie ma nic niemożliwego. Może ty nie wierzysz? Bóg jest spójny. Bóg jest stały. Jeśli zostawił nam coś do naszej odpowiedzialności, to jest nasza odpowiedzialność. To jest nasze miejsce zarządu. Mamy do tego władzę i mamy do tego moc. A wszystko inne jest piękne, jak u tych ludzi na początku, jak budowali tą wieżę Babel, ale jest niezależne od Boga. Niezależne od drogi, którą on określił. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego do tego dochodzi? Po pierwsze dlatego, że kościołami nie zarządzają urzędnicy Boży. Czasami jest tak, że są to przypadkowi wierzący. Na przykład, nie wiem, Heniek pojechał na 2 lata do pracy do Niemiec, Zuśka ma coś innego na sprawę, to teraz ty, Bogdan, będziesz tutaj zarządzał kościołem. Nie? To jest pierwsza rzecz. Tak? Inni czasem to są charyzmatycy oratorzy. On tak pięknie przemawia. Jego można słuchać godzinami. Już w pierwszym kościele tak było. Czytajcie Biblię. Ile się pojawiało w ogóle takich demagogów. Tak pięknie przemawiali. A czasem na przykład człowiek, który usługuje w darach uzdrowienia. I teraz każda z tych trzech grup, które wymieniłem, oni mogą nie mieć żadnej pojęcia o fundamentach, perspektywy proczej, nic. Tak? Ale ten pięknie przemawiał. Ten uzdrowił kogoś z czegoś, tak? A tutaj no, siła przypadku, no nie było kogoś innego, tak? I się dzieją takie rzeczy. Nie ma fundamentów. To może anioł przyjdzie i nam coś zrobi. 2. Bo Kościół gubi życie modlitewne, dlatego tak się dzieje. W ogóle mamy teraz taki trend w kościołach. Na pewno to widzicie. Że ludzie bardziej niż prawdy szukają zjawisk nadprzyrodzonych. W ogóle, kto szuka prawdy w kościele? Spójrzcie tylko na nabożeństwa i na konferencje. Jak dobrze rozreklamujesz jakąkolwiek konferencję uzdrowieńczą, tak? Cokolwiek, napiszesz moc, cuda, tam jeszcze ładnie to opakujesz, zrobisz jakiś materiał, lecą wszyscy. Więc chodź, nauczę cię prawdy, nauczę cię żyć. Weź, po co? To słabe jest. A tamto wiesz, tamto się takie rzeczy dzieją.
A ty mi tylko prawdę podasz? To słabe jest. Słabe jest. Inspiracja przychodzi ze światem. Musimy być to wiedzieć. Ja, słuchajcie, nie wszystko, co robimy w życiu, widać na Facebooku. Ja docieram do takich ludzi, którzy... Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek to będzie upubliczone. Jak oni się odpalą? Chyba, że zostaną w strefie cichociemnych. I może być tak, że oni będą zupełnie inną robotę robili. Ale wiecie, że dzisiaj często, jak praktykowane są warsztaty biznesowe, gdzie ludzie bawią się parapsychologią, bawią się magią, bawią się duchowością, organizuje się dla różnych grup biznesmenów coś takiego, żeby on czegoś tam doświadczył i się ich wkręca. To jest norma. Norma. Tego szukają dzisiaj wszyscy. Paranormalne zjawiska. I to też idzie do kościoła. Weź zrób hasło. Nauczę cię prawdy, jak żyć. I zobacz, ile osób do ciebie przyjdzie. A weź, rzuć, opisz jakieś tam nadprzyrodzone zjawiska. Będzie przebitka? 1000 do 1? Miasta Babel. Inna sprawa, że ludzie w charyzmatycznych kościołach myślą, że moc Boga to się wyłącznie do uzdrowień przejawia. Tak to zostało trochę ograniczone. Uzdrowienia są jak najbardziej od Boga, ale są jednym z elementów. Moc Boga to jest bardzo szeroki temat. Możliwość do wykonania zadania. I trzecia rzecz, bo Kościół na maksa idzie za przykładem ze świata, wiecie, i za wygodnym życiem. Dzisiaj Kościół szeroko rozumiany robi co może, aby uciec z miejsca sprawowania zarządu nad swoim życiem. Wiecie, to jest trochę tak, jak sobie obserwuję to. To jest na zasadzie, oczywiście nikt tak nie powie. Daj mi eliksir życia. Daj. Daj, ja go wypiję i będzie super. Pójdę na konferencję, bo tam dają eliksir życia. Jest taka lampa Alladyna i wyjdzie z niej dżin i on wszystko zrobi. Wiesz co wyjdzie? Dżin z tonikiem i będziesz mieć takiego kaca następnego dnia. Obudzisz się w rozproszeniu. O co chodzi? A tu tak mówili, a tam mi coś załadowali. Czemu ja tak jestem rozstrzęsiony? Tak spać nie mogę w ogóle. Jakoś tak się trzęsę, boję się w ogóle. O co chodzi teraz? Dżin z tonikiem wyskoczył z lampy Alladyna. Nie ma eliksiru życia. Nie ma. Ale że wszystko jest takie tandetne i płytkie, a ludzi chce się ściągać, to się mówi, przyjdź do mnie na eliksir życia. Jestem takim prorokiem, takim usługującym. Jestem taki, przyjdź do mnie. Zbudujemy razem miasto Babel XXI wieku. A? Będziemy samowystarczalni i bezpieczni. Nic nam nie będzie potrzebne. Dostałeś w prezencie za darmo swoje zbawienie. Tak. A teraz ciścisz swoją głowę, swoją banię z nieprawdziwych rzeczy w ogóle. Tydzień temu mówiłem w Białymstoku też na temat osądzania siebie. Wskazywałem, na czym ono polega, jak do tego tematu podejść. Zachęcam, jeśli ktoś z was wie, że to jest, powiedzmy, na ten czas przydatne dla niego słowo, korzystajcie. To są narzędzia. To są narzędzia. Narzędzia, nie drogi na skróty. To nie są popularne rzeczy. Ale to są prawdziwe rzeczy. Mamy zarządzać swoją duszą, tak? Emocjami, decyzjami, odczuciami. Co to znaczy? Mamy zderzać je z prawdą, zderzać je. Oglądasz sobie to uczucie, zderzasz je z prawdą, tak? I przemieniasz na obraz prawdy. Przemieniasz, jak widzisz, że jest rozjazd. Że prawda swoje, twoje uczucie swoje. Zarządzasz, wprowadzasz ją w miejsce prawdy. Mówisz, jak ma myśleć, jak ma mówić, jak ma funkcjonować. Od myśli, słowo, wszystko, wszystko. Uczysz. Masz zarządzać swoim ciałem. Masz zarządzać swoimi priorytetami. Gubimy te rzeczy. Co jest dla mnie ważne? Na czym się w życiu koncentruję? Czy czas zarządza mną, czy ja zarządzam czasem? Albo mi czasu nie starczyło dzisiaj na to. Słucham? Ja kiedyś tak mówiłem, ale dostałem korektę. W komorze. Czasu ci nie starczyło? Zarządzasz? Nie starczyło ci czasu? A od czego zacząłeś? A. Bałeś się, że co? Uznałeś, że coś jest ważniejsze.
Nie, nie, Panie. Tak. Dusza się zawsze próbuje najpierw tłumaczyć i bronić. Mamy zarządzać swoimi priorytetami, zarządzać swoim czasem, mamy zarządzać naszymi pieniędzmi. Mamy zarządzać, generalnie mamy zarządzać, mamy władać. Wiecie, to jest, ja za każdym razem ktoś przychodzi i mówi, ale ja mam z tym problem, mam, wiesz, ja mam taki grzech czy coś tutaj, to wraca, to nie działa, najczęściej, to nie działa. Ja mówię, posłuchaj, mówię, Rzymian 6,14, albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Ile razy powiedziałeś to dzisiaj? Ile razy steroryzowałeś swoją duszę, swój umysł, że ma tak myśleć i ma tak mówić? Ile razy to zrobiłeś, zanim 100 razy w ciągu 15 minut mi wyszczekałeś, że to nie działa? Ile razy? Ile razy zarządzałeś? Ile razy? No tak, to było na fundamentach. Tak, tak, gdzieś to Artur o tym gdzieś nauczał. To w którymś nauczaniu było, tak? Żyj tym. Jakuba 1, 13, 16. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez co? Przez własne pożądliwości, czyli przez co? Przez nieprzemieniony umysł. Nieprzemieniony umysł kusi człowieka, którego pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I co mówi Jakub? Nie błądźcie, umiłowani moi. Nie usprawiedliwiajcie się. Nie mówcie, jak wy to macie ciężko. Jak to wasza sytuacja jest inna od tych wszystkich innych po prostu. Nie zmieniasz myślenia. Czyli co? Nie zarządzasz. I wtedy jesteś podatny na te wszystkie trendy. Konferencja, aniołowie przeniosą cię na wyższy level. Będziesz tak lekko frunął w tym. Ja jestem przerażony tym, słuchajcie, bo ja mam wrażenie, nie wiem, czy to ciasteczka tak powodują, ale jak odpalam internet, to ja tylko takie rzeczy teraz mi się wyświetlają. Wszędzie. Wszyscy takie trendy w ogóle. O co chodzi w ogóle? Czasy ostateczne. 1 Koryntian 10, 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie odpuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. I to jest tak tłumaczone, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Tym wyjściem jest moc twojego wewnętrznego człowieka. To jest. Właśnie czy w takich sytuacjach modlisz się, kiedy chcecie się grzeszyć? Czy korzystasz właśnie z autorytetu ducha, z mocy słowa w ogóle, z obietnic w tej sytuacji? Czy wiernie czekasz, a coś się zmieni? Albo ktoś położy ręce. Jesteśmy powołani do zarządu. Przede wszystkim nad sobą. Zobaczcie, to słowo a propos tych aniołów, to 11.4. Czy nie są oni wszyscy aniołowie służobnymi duchami, posynałymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Ja wielokrotnie korzystałem z aniołów. Ale nigdy nie było to w miejsce tam, gdzie ja mam osobistą odpowiedzialność. Anioł nigdy nie przejmie za ciebie odpowiedzialności. Jeśli coś zostało przypisane do ciebie, że ty masz to zrobić, to pamiętaj, masz jako nowonarodzony człowiek, masz władzę i masz moc do tego, żeby to zrobić. Ty w to może nie wierzysz dzisiaj. Może uwierzyłeś myślom przeciwnym, duchom kłamliwym, religijnym, nieważne, tak? Ale masz władzę i masz moc do tego. I anioł w ten temat nie wejdzie. Bo to jest miejsce twojego zarządu. Ta pomoc polega w innych rzeczach. Kiedyś jechaliśmy... Już wam chyba mówiłem, ale to mi się przypomniało teraz. Do szpitala psychiatrycznego po osobie, która była po osobie, która dzień wcześniej miała czwartą czy piątą próbę samobójczą. A w międzyczasie Julian był w trzeciej klasie? Podstawówki, nieważne. I głosił tam dzień wcześniej koledze Ewangelię u niego w domu. Jego matka tam w ogóle była oburzona, powiedziała, że do szkoły idzie w ogóle awanturę zrobić, w ogóle coś. I teraz jedziesz, masz kobietę, która zaraz się targa na swoje życie i masz dziecko, dla którego jesteś realnym ojcem i wiesz, że zaraz tam się na niego generalnie rzucą, tak? No i stanęliśmy w ogóle, posłaliśmy aniołów ochrony i aniołów wojny do Juliana i pojechaliśmy w ogóle do tej kobiety ją ratować. Ona oddała życie Jezusowi, a ta kobieta, która szła do szkoły, nie doszła do szkoły, tylko trafiła na 2 tygodnie do szpitala. Nigdy więcej nie powiedziała słowa przeciwko Julianowi. Nigdy więcej. Nigdy. W takiej sytuacji korzystaj z aniołów. Nauczyłem się tego i to robię. Ale nie tam, gdzie mam władać swoimi myślami. Gdzieś, gdzie mam prawdę Bożą i muszę się z nią skonfrontować, nawet jeśli ona mnie kłuje. Bo mi się skręciło w życiu i mnie teraz tu uwiera, jak na nią patrzę. Anioł tego za mnie nie załatwi. Muszę stanąć nad tym.
więc nie przejmą za ciebie twoich zadań i miejsca twojej odpowiedzialności. Trzecia rzecz, która też mnie bardzo, one są powiązane, ale ona mnie też bardzo osobiście dotyka i wkurza. Nieczynienie uczniami. Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię, czyli zanurzając rzeczywistość. Ojca, pełnię rodziny, Syna, pełnię zbawienia i Ducha Świętego, pełnię mocy. Zobaczcie, jak to wszystko zostało w ogóle spłycone. Protestanci śmiali się w ogóle z katolików, że o, ci biorą kropidło i kropią i mówią tam, że tam się coś dzieje. A co oni zrobili z tym słowem? Sprowadzili je do tego, że nieważne, w co człowiek wierzy, jak żyje, wsadzisz go za fraki, zanurzysz tego całego, żeby mu się paznokieć też zamoczył, tak? Całego do wody i wymienisz formułkę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to ten jest zbawiony. To o czymś w ogóle innym jest. Zanurz w rzeczywistość. Rodziny, mocy, zanurz. Uczyń go uczniem. Uczniem go uczyń. Ale nie. Bo na fejsie nie widać. Na fejsie widać, że och, dzisiaj ochrzciłem tam kogoś tam. Dzisiaj Kościół nie czyni uczniów, bo taka brutalna prawda jest, że mało kto chce być uczniem. Ludzie się nazywają Talmid, uczeń Chrystusa, awatary sobie takie robią jakieś, ale nie chcą być. Wiecie, uczniostwo nie polega na tym, jak uczniostwo w szkole, tak? Wykuję na blachę teorię, pójdę do tej szkoły biblijnej, wezmę papier, tak? To ja jestem uczeń teraz. Nie, Królestwo Boże nie jest tego świata. Uczeń rozwija się, docelowo staje się osobą w ogóle dojrzałą, samodzielną, jednostką bojową. Staje się przez to też bardziej skuteczną. Samodzielną, nie mówię, że oderwaną od kościoła lokalnego, tak? Ale nie wymagającą stałej obsługi zdrowienia uwolnieniowej czy stałych odpowiedzi. Premierze, pastorze, jak żyć, tak? Ale chcę wam pokazać jedną rzecz. Chorą z miasta Babel, że dzisiaj niejednokrotnie to usługujący uzależniają ludzi od siebie. Uzależniają ich. Od ich namaszczenia, od ich... Ale wiesz, ja to mam takie wizje, a to... O, 40 dni po prostu miałem, taką wizję, że nic tego nie przybije. I ci słabi ludzie... Oni później mówią, bo ten mój pastor, on taki, on ma taką, a on ma taką, wiesz, ten może ma taką, ale ten ma jeszcze bardziej taką. Jak małe dzieci, nie? Rozmawiają, że co jest większe. I teraz to jest chory związek. Na zasadzie oni potrzebują mnie, a ja ich. Żeby to się jakoś kręciło. Wiecie, z perspektywy tego usługującego. Ale dzieci mają się rozwijać, dojrzeć i mają wyjść z domu. To często dla tych ludzi, zaraz wam to jeszcze powiem chwilę o tym, to często dla tych osób jest bardzo niewygodne. Ale wrócę jeszcze do tego Efezjan 4, 11, 14. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Po pierwsze, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Do czego? Do usługiwania, żeby byli gotowi. Do budowania ciała Chrystusowego. 3. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna, do męskiej doskonałości. 4. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. 5. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Z uczniostwem związany jest rozwój. On jest wpisany. Wpisany jest na stałe. Wiecie, dziecko jak ma 5 lat, to naśladuje we wszystkim rodzica. To jest normalne. Dziecko, jak ma 10 lat, jeszcze bardziej naśladuje rodzica. I to jest też normalne. Ale jak pan zaczyna mieć 12-13 lat, już nie do końca. Zaczyna szukać siebie. I teraz problem by był, gdyby 20-letnie dziecko miało zaburzenie na podstawie też swojej tożsamości i osobowości. To się zmienia. To się zmienia. Tworzenie uczniów powoduje, że tworzysz dzieci, które idą do dorosłego życia.
My na przykład z Julitą w ogóle, teraz nawiążę do naszych dzieci cielesnych, wypychamy dzieci do życia. Idź i podbijaj świat. Zdobądź ten świat. To bardzo proste. Tak rozmawiamy w różnych... Idź i żyj. Gdzie chcesz żyć? Gdzie chcesz żyć? Gdzie ci się podoba? Idź i zdobądź to. O, idź. Idź. Masz wszystko. Jesteś wyposażony do tego, aby zdobyć ten świat. Idź. Mamy czynić uczniami ludzi, którzy będą robić kolejnych uczniów. Rozumiecie Bożą matematykę? Nawet upraszczając teraz. Zrobisz 10 uczniów, każdy z tych uczniów zrobi 10 uczniów, to masz już w dwóch pokoleniach 100 uczniów. A każdy z tych zrobi kolejnych 10 uczniów, to masz już 1000 uczniów. A słowo mówi, że możesz mieć więcej. Ty wiesz, że możesz mieć. Może być 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, podstaw 100. Na przykład. Podstaw 100 pod to równanie. Ale uczniów. Uczniów. Jedna z twarzy współczesnej wieży Babel buduje wszystko wokół jednej gwiazdy i słabych ludzi wokół. Jest jedna gwiazda, która ma świecić, ja tylko powiedziałem. Ta gwiazda posługuje ich, potrzebuje ich, a oni potrzebują jego, żeby to wszystko mogło zafunkcjonować, tak? Ale Kościół i służba Boża nie są teatrem jednego aktora. Oczywiście, ja jestem świadomy, że usługujący mają różne powołania, różne rodzaje namaszczenia, ale ich namaszczenie nigdy nie odwołuje systemu uczniostwa, który mamy rozwijać. Nigdy. I teraz silny lider nie będzie tworzył wokół siebie ludzi słabych. Nie będzie. Silny, prawdziwy lider nie będzie tworzył ludzi słabych i niezdarnych. Ja sobie różne rzeczy z Bogiem przeżywam. Czasami mówię do niego, nie wiem. Albo jestem za płytki, albo zbyt głęboki. Musisz mnie naprostować albo mi powiedzieć, bo pewne rzeczy mi się nie kleją. Nie kleje mi się na przykład taka moda, która jest, że Kościół jest taki Boży wtedy, jak ma 100 000 członków. Bo mi się to nie klei z uczniostwem. Nie klei mi się to, rozumiecie to? Ja nie mam nic przeciwko, żeby tam było ileś 100 000 ludzi. Tylko, że finalnie oni będą wypychani do życia. Będą wypychani do służby. Będą wychodzili na cały świat. Są wrośnięci w dom. Oni nie przestają być domem. Bo to jest to zanurzacz w rzeczywistość. Rodziny. Nie możesz być przestać. Nie. Zobaczcie, jak ktoś jest zanurzony w pełni, w głębi rodziny, to nie ma. Wychodzę, odchodzę. Wychodzę, odchodzę. No, co to jest? Co to jest? Nie chciałeś się zanurzyć. Nie da się w ogóle. Rodzina to rodzina w ogóle, tak? Ale ja się zastanawiam. Jak 500 000 osób siedzi w ławce, jaki potencjał się marnuje? Jeśli wszystko idzie dobrze, jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, jeśli jest tutaj system uczniostwa. Tylko wiecie, o co chodzi? Większość ludzi, większość usługujących się tego boi. Zostawią mnie? Sam zostanę? Nie. Ja się okopię. Okopię się. Zbuduję system zależności. Że potrzebujecie mnie tak bardzo. Tylko ja rozumiem jedną rzecz. Skoro dzieci cielesne wychowujemy dla Pana, to dzieci duchowe dla kogo wychowujemy? Dla siebie? Dla siebie? Dla Pana. Zdobywaj świat. Szerz Królestwo Boże. Szerz. O, w naszym kościele już jest 1685 osoba. I o czym to ma świadczyć? O czym to ma świadczyć? Że to jest teraz taki mega duchowy kościół. Ja nie wiem właśnie. Ja nie widzę tego przypadku. Okej, było mniej ludzi na ziemi. Ja to wszystko rozumiem. Mówię wam. Ja się modlę do Boga. Pokaż mi, to jestem zbyt płytki czy zbyt głęboki w ogóle. Ale mi się to nie klei z uczniostwem. Bo uczeń pójdzie i będzie działał. Uczeń pójdzie, weźmie odpowiedzialność. Uczeń zacznie robić rzeczy. Znaczy, nie będzie siedział całe życie w ławce.
nie będzie tego robił. To, o czym mówię, wiecie, to jest bardzo niepopularne we współczesnym Kościele. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ja tak czasami sobie... Ja rzadko, bo też nie mam za bardzo czasu, ale czasem jak właśnie mi się coś takiego odpali, się zatrzymuje i widzę, że na przykład jest kreowana moda. Oczywiście, no, w jakim Kościele nie mówi się o Duchu Świętym? No w każdym Kościele mówi się o Duchu Świętym. Duchu Święty, jesteś. Jest kreowana moda na Ducha Świętego, tam padają różnego rodzaju często zaklęcia, ale tam go nie ma. Tam się nic nie dzieje. Tam są pewne zaklęcia i wyobrażenia, jest budowana pewna atmosfera. Ale kierunki są od Niego niezależne. A On nie przyszedł zamieszkać w Babelu. On przyszedł poprzestawiać w Babelu rzeczy. Poprzestawiać przyszedł, więc On w Babelu nie mieszka. Mogą tam Go wzywać. On tam nie mieszka. Nie mieszka. Jemu się tam nie podoba. Czwarta rzecz, ostatnia, którą wam powiem. To jest ruch ekumeniczny i wszystkie jego odnogi. To są kierunki. Zobaczcie, ile z tego wszystkiego w ogóle wychodzi się od nóg. Już w Kościele od zawsze, już od czasów pierwszego wieku, od pierwszego Kościoła były nurty, które wykrzywiały prawdę. To było normalne. I teraz w czasach ostatecznych na pewno jedną z tych rzeczy, która się będzie mnożyć, to będzie ekumenia. Pod wpływem ducha humanizmu, pod wpływem antychrysta, który zresztą wyjdzie z Kościoła. Tak? Antychryst jest dobry, piękny w ogóle. To tak, bo ludzie tak czasami diabła w ogóle postrzegają, że to jest taki skrzydlaty bydlak z rogami. On dzisiaj do większości ludzi przychodzi jako piękno. Jako piękno. I ludzie się zaczynają nim, wiecie, zachwycać, nie? I teraz on mówi, tak naprawdę pod płaszczykiem nawoływania ludzi do jedności, on ich usypia. Ludzie są ululani. Ludzie tracą czujność. Przestają w ogóle... Są wybici z tego nurtu prawdy. Ewangelia Jana 17:22. Co mówi Jezus? Aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Jedno w taki sam sposób, jak my jesteśmy. Co mówił Jezus? Nie robię nic, czego nie widziałem u Ojca. Nie mówię nic, czego nie słyszałem u Ojca. Była absolutna jedność myśli, jedność zdania. Były te same cele, plany dążenia. To samo było, tak? I było posłuszeństwo prawdzie. Jest napisane, że choć był synem, nauczył się posłuszeństwa. I teraz chcę wam coś pokazać, bo to też sam tego doświadczam często. Prawda czasem jest zbyt radykalna. To kiedyś Artur fajnie powiedział, że twarda prawda z natury jest twarda. Ona jest twarda. Ludzie dzisiaj chcą papki. Naprawdę. My musimy to zrozumieć, że my naprawdę chcemy papki. Wiecie, kiedy się przekonałem? Ja generalnie mam zęby. Mam zęby. Ale pojechaliśmy, tak, swoje. Ale pojechaliśmy za pierwszym razem do Kenii. I raz nam się zdarzyło zjeść na zewnątrz takie skraweczki mini mięsa. To była koza. Dobra, no Julita bardziej pamięta. Ja tylko pamiętam, wiecie, sytuacyjnie. I jadłem to ja i jadły to dwie osoby tam żyjące. Ja nie mogłem tego przeżyć. Ja chciałem to połykać. Ja przez kilka dni mówiłem do Julity i Agaty, że mam w ogóle tak podrażnione dziąsła, że się czuję tak, jakby mi wszystkie zęby ktoś wybijał, czy coś mi w ogóle naruszał, tak? Bo my papki jemy. A oni normalnie to przeżuli. Pogryźli i przeżuli. I to, wiecie, to trzeba widzieć takie rzeczy. My jesteśmy otoczeni wszystkim, co jest papkowe. Wszystko ci dzisiaj podaje papkowe. Bo ludzie tego nie chcą, bo to jest, jak jest inaczej podane. Ludzie chcą mięciutkich rzeczy. I teraz, tylko że przez to, przez takie wypieranie prawdy i właśnie odrzucanie jako zbyt szorstkiej, dochodzi do wzrostu sfałszowanego przekazu na temat miłości. Bo miłość sama w sobie jest miękka, ale żeby miłość była prawdziwą miłością, musi wyrastać z twardej prawdy. To jest taki nierozerwalny związek. Mi to kiedyś w ogóle Duch Święty pokazał, to jest dla mnie akurat było takie osobiste, istotne, na przykładzie Szczepana.
Ja, na przykład, ja mam świadomość, że ja często głoszę Ewangelię w sposób podobny do Szczepana. Nie chodzi o słowa. Chodzi o to, że przekaz jest twardy. To się ludziom nie podoba. Właśnie przychodzą korygować, powinieneś. Tak. Szczepan, jak przeczytacie w spokoju, on mówi do ludzi tam. Mówi bardzo konkretne rzeczy. Nie rozwadnia swojego przekazu. Można było powiedzieć, wielu dzisiaj chrześcijan powiedział, bo on nie ma miłości. Kurczę. Jak doczytasz historię do końca, to widzisz, że to wszystko była miłosna intencja. I to wszystko było działanie miłosne. Wszystko, do końca. Do końca. Połączenie szorstkiej, twardej prawdy z miękką miłością. Jeśli coś nie wyrasta z prawdy, nie może być miłością. I teraz bez względu na to, jak to zostanie zapakowane. Bo Bóg jest prawdą, tak? To jest Jego istota, Jego natura, ale wyraża się przez miłość. I teraz przez to wiemy, że miłość jest duchowa, a nie duszewna, nie? I teraz miłość jest związana z przeżywaniem prawdy Bożej i z wykonywaniem tej prawdy Bożej w praktyce. Czyli z posłuszeństwem, kiedy jesteśmy wykonawcami słowa. I nie istnieją inne parametry doświadczania Bożej miłości. Albo wtedy, kiedy przeżywasz ją, coś konfrontujesz z tym, co jest u siebie, przeżywasz, to coś zmieniasz, albo kiedy zaczynasz wykonywać tą prawdę Bożą. Jesteś jej posłuszny w swoim życiu. Dlatego nie istnieje coś takiego, prawidłowego oczywiście, jak jedność ponad podziałami na pułapie prawdy. Nie istnieje coś takiego. Nie istnieje coś takiego jak prawdziwego, jak miłość ponad podziałami na pułapie prawdy. Tego jest kupę wszędzie. Kupę wszędzie. Jak mówisz prawdę, mówisz, nie jesteś miłosny. Musisz poznać, i razy słyszałem, musisz poznać Boga, który jest miłością. Wtedy się nie będziesz tak napinał. Okej. Okay. No tak. To są współczesne wieże Babel, symbole niezależności. Ale zobaczcie, że dzisiaj w wielu kościołach czy na konferencjach naucza się bądźmy ponad podziałami. Ale to jest syf. Zaraz wam to pokażę. To jest straszny syf. Po pierwsze, to mi się w ogóle, jak ja to słyszę, tak jak z mojego życia mi się kojarzy, to partie lewicowe, tak jak gdzieś tam kształtowałem się w swoją dorosłość, pamiętam, to zawsze było tak. I jak człowiek ma, jest nieugruntowany w niczym, nawet mu się to podoba. To partie lewicowe mówiły, że Polska ponad podziałami. To tak było takie fajne, nie? Ci się kłócą, a my jesteśmy ponad tym. Ty w ogóle ci tam się... My jesteśmy wyżej. My jesteśmy ponad podziałami, nie? Tylko teraz chcę wam pokazać, co to jest ta zgoda ponad podziałami, że to niby jedność w imię Jezusa. Wiecie, to tak naprawdę jest. Kiedyś się modliłem o to, mi to Bóg pokazał, że to jest pakt o, pakt o nieagresji. To nie jest żadna jedność. I teraz to nie jest tak, że to jest pakt o nieagresji, ale gdzie jeden rozgrywa drugiego. Bo tamten traci czujność. Byłem kiedyś na takiej konferencji. Robiła ją pewna denominacja. I oni tam wszystkie wystąpienia, bo ściągnęli jakąś tam gwiazdę, żeby ludzi nabrać, no ściągnęli i tam oni wszyscy o tym w ogóle, że mamy być jedno. Oczywiście nikt nie dodał, że jedno, jak my, jak mówił Jezus, tylko jedno, bądźmy jedno, czyli chodźcie do nas, chodź do nas, jedno tutaj, do nas wam będzie dobrze. Nie? I tak cała konferencja. A mi coś podkusiło i poszedłem do jednego z organizatorów, którego znałem na koniec, mówię, ty. Mówię, wy tak za tym jednością jesteście, nie? Mówię, a ile kościołów z innej denominacji zaprosiliście? On się zmieszał. To jest polityka kościelna. Jakby naprawdę jeszcze w to wierzyli, to by tam, ale nie. Często to jest właśnie pakt nieagresji i teraz ty myślisz, że mamy pokój, więc tracisz czujność, a ja będę wchodził ci na plecy. Będę rozgrywał swoje rzeczy religijne czy jakiekolwiek inne. To są wieże Babel. Kochani, ja generalnie zakończę dzisiaj ten przykład. Mi zależy na tym po prostu, żebyśmy widzieli rzeczy. Żebyśmy nie ulegali pewnym trendom, modom, naciskom. Wow, tam jest to. Tam jest Pan. Naprawdę. Lepszym rozwiązaniem będzie cisza i w ogóle takie
podstawowe myślenie, podstawowe prawdy. Czy mi się to w ogóle klei? Panie Boże mój. Amen.